zapewnia szczyt europejskich kompetencji. I ja tego Stoski jest tutaj znakomitym uczelnie przekształciły się na naszych oczach w najnowocześniejsze placówki w Europie. Widzę też Pawła Papkę, kiedyś naszego bohatera sportowego, gdy widać energicznego młodego parlamentarzystę. I ten duet przekonuje mnie, że i Warmia, i Mazury, i Niepodlasie będą miały naprawdę świetnych reprezentantów. Widzę Elbląg. Spotkałem się tam z kilkoma tysiącami ludzi w rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Byli przedsiębiorcy, byli robotnicy, byli emeryci, byli bezrobotni. Jedna rzecz łączyła tych ludzi. Pełne przekonanie, że Polska dobrze wykorzystuje swoją szansę, że może ponieść każdego polskiego polityka w te takie najwyższe rewiry. Także naprawdę